23 dzień marca 2014 roku, niedziela, to już 20 kolejka 4 Ligi Mazowieckiej, Grupy Północnej, ze stadionu przy ulicy Konwiktorskiej 6. Witają Państwa Kevin Aston i Łukasz Krówczyński. Witamy i zapraszamy na mecz miejscowej Polonii Warszawa z KS Łomianki. Z autu Kacper Lachowicz, 37 minuta. Wysokość pola karnego, Lachowicz, uwaga, Mariusz Ujek zdołał zagrać, szansa i gol! Jest brama! Adrian Ligienza! Jest brama! To, co nie udało się wcześniej, udało się teraz! 37 minuta, Ligienza i tym razem od tej właściwej strony poprzeczki odbiła się ta piłka. Kopnął piłkę do jednego adresata, czyli do tyłu tej bramki. Ależ huknął jak z armaty, piekielnie mocne uderzenie. Ale mi ściarki przechodziły. 37 minuta, Adrian Ligienza. Polonia Warszawa prowadzi 1-0. Ale ładnie teraz się zgraliśmy w tym powiedzeniu 1-0, bardzo mi się to podobało. Wielgus. Mariusz Ujek. Ładnie teraz zabrał się z tą piłką. Jest szansa, jest gol! Jest! To musi być rzut karny. To musi być rzut karny. Jest 11 dla Polonii Warszawa. Nie ma wątpliwości. Faulowany Mariusz Ujek. 64 minuta. Jest popularne wapno dla stołecznych. Niech chusteczka, to musi być rzut karny. Nie mamy wątpliwości, absolutnie, absolutnie faulowany w tej sytuacji Mariusz Ujek. I będzie pierwszy rzut karny w tym meczu dzisiaj. Nie pierwszy faul niestety, ale pierwszy rzut karny. Pierwszy rzut karny i do tej jedenastki podejdzie Michał Strzałkowski, najlepszy strzelec. 13 bramek do tej pory w tym sezonie. Słychać po nazwisku. Zobaczymy. Kto wygra tę próbę nerwów? Michał Strzałkowski czy też Wielgus? Tutaj tam robi. 65 minuta. Kibicują, dopingują i... Uwaga, Strzałkowski! Jest! 2-0! 2-0! Michał Strzałkowski, poloniści podwyższają prowadzenie w tym meczu. Pewnie wykonana jedenastka przez Michała Strzałkowskiego. I to była odpowiedź Polonii Warszawy na tą rozmowę KS Łomianki w szatni. Nie dzisiaj, nie na naszym stadionie, a nie przy naszych kibicach. Tak. Potwierdzili poloniści, że futbol to nie teoria, a praktyka na boisku. Uwaga. Atakują goście. Dobra piłka do przodu, jest Sebastian Dąbrowski. Są też dobrze ustawieni defensorzy drużyny z Warszawy. Szansy. Lemanek. Do Ujka. Piłka po ziemi. Mateusz Sołtys. Doskonała okazja. Idzie, Mateusz Sołtys! Jest gol! Mateusz Sołtys! 7-7 minuta. 3-0, no i tym golem przecinają aortę rywalom. A ja powiedziałem, że Polonia jeszcze nie zrezygnowała, będzie chciała 3-0, cały czas jest głodni 3-0. Kolejnych bramek pod opieki Piotra Dziewickiego. I mają jeszcze 13 minut, aby zrobić z tego jeszcze 4-0.